Dzień dobry, nazywam się Paweł Dołębski. Pochodzę z Trójmiasta, ale od początku studiów, a więc już ponad 17 lat, związany jestem z Warszawą i jej okolicami. Wraz z moją rodziną mieszkamy obecnie w małej miejscowości Owczarnia koło Podkowy Leśnej. Wspólnie z żoną Moniką wychowujemy dwójkę wspaniałych dzieci, Maćka i Maję. Jesteśmy małżeństwem od ponad 11 lat. O moim życiu przed nawróceniem mogę powiedzieć, że to było życie takie typowe, standardowe. Pochodzę z polskiej, katolickiej, tradycyjnej rodziny, choć przyznaję, że tradycja katolicka w mojej rodzinie nie była szczególnie podkreślana. Niemniej zawsze czułem, jaki Bóg jest ważny dla mnie, że czuwa nade mną, że mną się opiekuje. Mogę wręcz powiedzieć, że byłem ze swojego życia bardzo zadowolony i właściwie było ono pasmem, nieskromnie mówiąc, sukcesów i co to zadowolenie potęgowało i byłem i jestem z tego mojego życia dalej zadowolony. Niestety to moje bycie zadowolonym z samego siebie nie przybliżało mnie do Pana Jezusa. I wtedy właśnie poznałem moją obecną żonę Monikę. To ona przyprowadziła mnie do społeczności chrześcijańskiej i cierpliwie trwała przy mnie, przekonując mnie do Jezusa. Po co mi to, myślałem sobie, po co coś zmieniać, budziło to we mnie wewnętrzny opór. Im bardziej Monika mnie przekonywała, tym opór we mnie rósł. Ale Pan Bóg znajduje drogę do serc każdego z nas. I ja też powoli zacząłem się zmieniać. Zacząłem rozumieć, że Bóg jest najważniejszy i jak ważna jest relacja z Bogiem dla mnie. Moje nawrócenie nie było czymś nagłym. Mogę powiedzieć, że przeszedłem swoisty proces nawrócenia. Stopniowo wtapiałem się w społeczność chrześcijańską, poznawałem ciekawych ludzi, którzy nierzadko byli dla mnie inspiracją. Zauważałem, że wszystko wokół jest takie dobre. Nie mogłem też nie zauważyć, jak Jezus wpływa na mnie, na moje relacje w rodzinie, na moje dzieci. Powoli docierał do mnie fakt, że to wszystko zawdzięczam Jezusowi. Jezusowi, który jest moim Panem i Zbawicielem. Zdecydowałem, że chcę być Jego naśladowcą i że chcę się ochrzcić. Chrzest z jednej strony kończy proces nawrócenia, o którym mówiłem, z drugiej strony rozpoczyna niesamowitą przygodę świadomego życia z Jezusem. Teraz już wiem, że wszystko, co nas spotyka w życiu, to nie kwestia szczęścia czy pecha, ale Bożego błogosławieństwa. Jestem Bogu niezmiernie wdzięczny za to, że czekał na mnie cierpliwie. Za to, że znalazł drogę do mojego serca. Dziękuję Bogu za to, że Jezus umarł za mnie na krzyżu. Za to, że przebaczył mi moje grzechy. Jako ojciec rodziny mam nadzieję, że będę dobrym naśladowcą Jezusa Chrystusa. Nazywam się Tymoteusz Miara. Chodzę do pierwszej klasy liceum, a w tym kościele jestem od urodzenia. Wychowywałem się w chrześcijańskiej rodzinie. Od zawsze właściwie mama uczyła mnie wersetów, modliłem się razem z rodzicami i czytaliśmy razem Biblię. Można powiedzieć, że idealnie pasują do mnie słowa apostoła Pawła do Tymoteusza w liście. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą nauczyć się mądrości wiodącej ku zbawieniu, przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Mama często mi mówiła, że trzeba zaprosić Jezusa do swojego serca. Dowiedziałem się, że jestem grzesznym człowiekiem i przez to zasługuję na piekło, ale Jezus tak bardzo mnie kochał, że postanowił przyjść i umrzeć za mnie, abym ja mógł być zbawiony. Umarł za moje grzechy. Pamiętam, jak pewnego wieczoru we wrześniu 2000 roku poprosiłem Jezusa, aby wszedł do mojego życia i był moim Panem i Zbawicielem. Mama poprowadziła mnie w prostej modlitwie, którą pamiętam do dziś. Panie Jezu, potrzebuję Cię. Wiem, że jestem grzeszny i zasługuję na piekło. Dziękuję Ci za to, że przyszedłeś na świat, żeby umrzeć za moje grzechy. Proszę Cię, wejdź do mojego życia, kieruj nim, prowadź mnie.
I zmieniaj mnie i uczyń mnie takim, jakim chciałbyś, żebym był. Od tamtej chwili mam taki wewnętrzny pokój w sercu i mam tę świadomość, że nie jestem sam i zawsze mogę się zwrócić w każdej sprawie do Jezusa. I On mi pomoże. Z biegiem czasu rosła moja pasja do uczenia się. Pamiętam, jak w dzieciństwie wiele oglądałem różnych programów edukacyjnych na Discovery, National Geographic. Ufnie wierzyłem wtedy w to, co oni tam nazywali nauką. Pamiętam, jak zastanawiałem się trochę, ale tak jakoś godziłem teorię ewolucji z Bogiem Stwórcą, o którym czytałem w Biblii. Jednak w końcu doszedłem do wniosku, że nie można pogodzić tych dwóch sprzecznych światopoglądów i musiałem podjąć decyzję. Od rodziców dostałem książki i po przeczytaniu ich doszedłem do wniosku, że tak naprawdę nauka bardziej potwierdza stworzenie biblijne niż teorię ewolucji. Rozmawiając z różnymi ludźmi, dowiedziałem się, że dużo innych osób jest ciekawych tego tematu. Miałem w sercu pragnienie dzielenia się z nimi Ewangelią, dyskutowania na ten temat, rozmawiania. I Bóg na szczęście dawał mi wielokrotnie do tego okazję. A nawet niektóre z osób, z którymi rozmawiałem, przyjęły Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Doszedłem już do tego wieku, kiedy wiem, że Jezus prowadzi moje życie, jest moim Zbawicielem, więc chcę się ochrzcić jako wyraz posłuszeństwa Jezusowi. Cześć, mam na imię Kacper, mam 15 lat i mieszkam w małej miejscowości pod Warszawą o nazwie Żabiawola. Jak niektórzy już wiedzą, gram w zespole młodej generacji i mam też młodszego brata Julka, który obecnie jest w 4 klasie podstawówki. Z rodzicami, z bratem chodzę na Puławską już od 5 lat. Zanim się nawróciłem, byłem osobą, która nie przykładała zbytnie uwagi do Boga. Traktowałem Go jako zwykły symbol. Często też zdarzało mi się przeklinać, obrażać innych, a było tych grzechów znacznie więcej. Często też obgadywałem innych i byłem egoistą, wielkim egoistą. No niby w szkole i w życiu ogólnie wiodło mi się dobrze, ale było to życie bez Boga. Każdy problem, każdy, który miałem, musiałem stawić czoło, rozwiązywałem sam bez niczyjej pomocy. W pewnym momencie mojego życia, czyli mniej więcej kiedy miałem 13 lat, zaczęło mi czegoś brakować w duszy, w sercu. Wtedy już byłem w zespole młodzieżowym i podczas jednego z uwielbień pomyślałem, że może być ta chwila, ten moment i wtedy przyjąłem Jezusa do serca. Powiedziałem do Boga: Panie, prowadź mnie w każdej chwili, w każdej minucie. Ja się do Ciebie teraz modlę, ja się Tobie oddaję. Weź mnie. Modliłem się do Boga najszczerzej jak mogłem. Niedługo później poczułem, jakby coś się we mnie zmieniło, jakby jakaś pustka wypełniła się. Teraz Jezus, Bóg nie jest już dla mnie zwykłym symbolem, jest dla mnie kimś więcej, kimś jak najlepszy przyjaciel, kimś jak niewidzialna dłoń działająca w moim życiu nieustannie. Teraz Jezus jest dla mnie Panem i wsparciem. Myślę, że teraz bez Niego byłbym nikim. Chcę wziąć chrzest, ponieważ uważam, że jest to już dla mnie odpowiednia pora. Czuję się w pełni gotowy na to wydarzenie. Przez ten chrzest pokażę też, że Jezus jest moim Panem, Zbawicielem i jedyną właściwą drogą, którą teraz powinienem iść. Teraz, kiedy mam 15 lat, Bóg zmienia moje życie 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Już nie przeklinam, ani nie grzeszę, nie obgaduję, ale i tak jednak czasem mogę coś złego zrobić. Dalej mam problemy, które są trudniej rozwiązać, które łatwiej rozwiązać, ale wiem, że wystarczy, że poproszę Boga o pomoc, a On wkrótce
problem pomaga mi rozwiązać i nie ma go, znika. Jak dla mnie to już jest wystarczający dowód, że Bóg jest prawdziwy, że istnieje i działa w moim życiu. W przyszłości chcę służyć Bogu głównie w graniu na uwielbieniu, na gitarze, chociaż może też kiedyś będę w inny sposób uwielbiał Go i robił dla Niego różne rzeczy. Kto wie?